I oczywiście Jasiek Stasz i Michał Juda, bo nie przedstawiłam was, chociaż tak pewnie wszyscy was. Cześć, ja jestem Michał, to jest Jasiek. Jesteśmy właśnie założycielami showroomu, który w tej chwili jest największą platformą w Polsce sprzedającą niezależną modę. I chcielibyśmy wam powiedzieć, jak przez te 2 lata, kiedy jesteśmy na rynku, zmienił się rynek mody niezależnej w Polsce, także za naszym udziałem. Zacznę od takiego krótkiego wstępu na temat tego, jak... Gdzie ten kabel jest? No dobra, będzie trochę niebieskie. Takiego krótkiego wstępu, jak wyglądał rynek mody niezależnej online w Polsce, kiedy my zaczynaliśmy na nim coś robić. To było na początku 2012 roku. I jeśli podzielić ten rynek na tak jakby 2 kategorie, ekskluzywność i szerokość oferty, to zorientujecie się, że tak naprawdę były 2 grupy sklepów. Te, które mają bardzo wąską ofertę i są dosyć ekskluzywne, i takie, które charakteryzują się dużo bardziej szeroką ofertą, ale w związku z tym muszą być mniej ekskluzywne i sprzedają handmade i tego typu rzeczy. Kiedy my zaczęliśmy w ogóle myśleć o showroomie, to w ogóle nie mieliśmy żadnych znajomości na rynku. Stworzyliśmy aplikację facebookową dla projektantów, pojechaliśmy na Fashion Week do Łodzi i tam zaczęliśmy z nimi rozmawiać. I po prostu zaczęliśmy, ci, którzy chcieli u nas sprzedawać, to po prostu zaczynali sprzedawać. Dlatego też zaczynaliśmy z bardzo szeroką ofertą. Na naszej stronie były dostępne produkty dla dzieci, wyposażenie wnętrz i tak dalej. Natomiast w miarę pracy i jakby obserwowania wyników, zorientowaliśmy się, że musimy iść w górę rynku jeszcze bardziej i po prostu zrezygnowaliśmy z właśnie wyposażenia wnętrz, rzeczy dla dzieci też wyłączyliśmy, dopiero później wróciły w postaci odrębnej platformy i po prostu postanowiliśmy, że showroom to ma być zupełnie coś innego, tak naprawdę zagospodarować obszar na rynku, który nie jest zagospodarowany. I to też nawiązując do tego, co mówiła Antonina, to nie był cyniczny design, bo ten wykres powstał dopiero niedawno tak naprawdę, tylko po prostu czuliśmy, czego brakuje na rynku i gdzie chcemy my być. Teraz to jest rynek w tym roku. Jak zobaczycie, że co się zmieniło, to pojawiło się tych platform dużo więcej. Szczególnie w tej sekcji, gdzie jest szeroka oferta handmade, tam tak naprawdę zrobiło się najgęściej i tam w tej chwili jest największa konkurencja. Kiedy zaczynaliśmy robić showroom, co nam bardzo rzuciło się w oczy, to jest na przykład kolorystyka platform, które są dostępne na rynku. Z jakiegoś powodu platformy, które były, bardzo lubiły taki zgniło-zielono-miętowy kolor, który niespecjalnie jest modowy i jakoś za granicą nie widać sklepów w tej kolorystyce. Dlatego my, kiedy wymyśliliśmy już nazwę showroom, nad czym też długo myśleliśmy i rozmawialiśmy z naszą graficzką, uznaliśmy, że showroom od razu ma być czarno-biały, dużo bardziej wyrazisty. Założenie było takie, że jeżeli elementy strony będą właśnie czarno-białe, to najbardziej będą się rzucały w oczy produkty, a to chodzi przecież o sprzedaż produktów. Dlatego, kiedy uruchomiliśmy stronę, to zielony kolor był jedynie na sesji, którą zrobiliśmy w Ogrodzie Botanicznym UW. Natomiast logo i wszystkie elementy strony były po prostu czarno-białe. No i jak teraz zobaczycie sobie na logotypy tych stron, które wcześniej pokazałem, wszystkie zgodziły się z nami i wszystkie już teraz mają też czarno-białe logotypy. I tak jakby myślę, że to jest fajne, że tak jakby już nie mówiąc o naszej perspektywie, o perspektywie rynku, że się na nim pojawiliśmy, bo wnieśliśmy dużo właśnie świeżości, można powiedzieć, wizerunkowej i myślę, że jak sobie spojrzycie na platformy, które są w tej chwili, jak one wyglądają też pod kątem całych stron internetowych i tak dalej, to jest dużo lepiej niż było. I tutaj przykład też tego, tak jakby cały czas robiąc showroom myślimy o nowych rzeczach i nie patrzymy na innych, tylko myślimy o tym, co my możemy zrobić fajnego. Jakiś czas temu wprowadziliśmy mechanizm selekcji, uznaliśmy, że w jakiś fajny sposób musimy tak jakby składać produkty, które sprzedają nasi projektanci. No i zrobiliśmy to obok, nie wiem czy to widać, ale tam obok nich jest przycisk wow, który też zintegrowaliśmy z Facebookiem i tak dalej. Niedługo potem na Pakamerze na stronie głównej również pojawiły się selekcje. Przycisk nazywa się hit, nie wow, ale generalnie funkcjonalność jest taka sama. I moglibyście myśleć, że mamy jakiś z tym problem, ale zupełnie nie. To znaczy uważamy, że jeżeli ktoś nas kopiuje, to jest to trochę tak jak Antonina mówiła. To jest dobrze dla nas i my tylko musimy myśleć cały czas o nowych produktach i po prostu iść do przodu, a
tak jakby musimy patrzeć do przodu, a nie we wsteczne lusterko, więc jeżeli nas kupują, to znaczy, że robimy coś dobrze. Też podeszliśmy do, tak jakby showroom polega na tym, że projektanci sprzedają swoje produkty za naszym pośrednictwem. Kluczem jest do tego panel, przez który oni to sprzedają. I my też nie patrzyliśmy na to, jak inne platformy robią swoje panele, tylko po prostu zaczęliśmy rozmawiać z projektantami, pytać ich, jakie mają problemy, co ich denerwuje, jaki proces sprzedaży wygląda i tak dalej. I na podstawie tych wywiadów zrobiliśmy po prostu panel. Okazało się szybko, że jest to najlepszy panel, jaki projektanci mają na rynku, dzięki czemu na przykład nowe kolekcje dodają do nas dużo szybciej, bo zajmuje im to mniej czasu, jest to dużo bardziej wygodne. Wchodząc na rynek, też tak jakby rynek mody niezależnej polega na tym, że to jest dropshipping. Dropshipping działa w ten sposób, że my nie mamy magazynu, tylko wszystkie produkty wysyłane są bezpośrednio przez projektantów, którzy je trzymają. I my wchodząc na ten rynek wiedzieliśmy, że musimy też działać w modelu dropshippingu. Nie możemy zbudować nagle wielkiego magazynu z kilkuset projektantami, którzy dadzą nam swoje produkty, ale też wiedzieliśmy, że dropshipping, który jest obecnie zrobiony na rynku, nie działa dobrze. To znaczy, nie wiem, Poczta Polska nie wyrabia się z zamówieniami, nie można tego śledzić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wiedzieliśmy, że robiąc dropshipping, musimy go zrobić zupełnie inaczej. Zaczęliśmy też od poczty, ale bardzo szybko zaczęliśmy współpracować z firmą UPS, zintegrowaliśmy się z ich systemem informatycznym i od pewnego momentu wszystkie paczki zaczęliśmy wysyłać właśnie przez UPS. Dzięki temu śledzimy wszystkie paczki, dokładnie wiemy, gdzie one są, a projektanci, żeby umówić kuriera po odbiór paczki, wystarczy, że klikną kilka razy w systemie, kurier przyjeżdża, zabiera paczkę. Też jako pierwsi wprowadziliśmy i jedyni zamówienia płatne za pobraniem, czyli możecie zamówić coś w showroomie, zapłacić kurierowi i po prostu odebrać tę paczkę. Ważną rzeczą, którą również wprowadziliśmy właśnie w tym modelu dropshipping, są nasze własne opakowania. To znaczy, normalnie to działa tak, że po prostu projektant to pakuje, wysyła i to leci do klienta. My uznaliśmy, że klienci muszą to dostawać w naszych paczkach, dlatego każdy projektant, który u nas zaczyna współpracę, dostaje taki zestaw startowy, różne rozmiary opakowań, nasze naklejki i tak dalej. Dzięki czemu tak naprawdę klienci nie muszą wiedzieć, że to jest dropshipping, to nie jest. Oni po prostu dostają wszystkie paczki w opakowaniach showroomu i to bardzo fajnie działa. To było bardzo duże wyzwanie logistyczne. My musieliśmy napisać system, który współpracujący z inną firmą logistyczną, który dosyła te paczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast udało nam się to zrobić i w tej chwili wszystkie paczki wysyłane są w tej samej formie. I też niedawno, jeśli chodzi o dostawy, wprowadziliśmy program darmowej dostawy. W tej chwili już kilkudziesięciu projektantów wysyła paczki właśnie za darmo dla klienta, co bardzo, bardzo fajnie działa. Tak, kiedy 2 lata temu zaczęliśmy dodawać pierwsze produkty i kiedy zaczęliśmy rozmawiać z pierwszymi designerami, jedną z pierwszych rzeczy, które spostrzegliśmy z Michałem, było to, że to są po prostu bardzo fajne rzeczy. Więc pierwszy tydzień zamiast zajmować się pracą nad rozwojem platformy, zajmowaliśmy się przeglądaniem oferty i wysyłaliśmy sobie wzajemnie zdjęcia tego, co jest fajne, co nam się podoba. I dosyć szybko zorientowaliśmy się, że to jest bardzo dziwne. Nikt specjalnie tego nie pokazuje. To znaczy, że nikt nie korzysta z ogólnie dostępnych narzędzi marketingowych, jakie oferuje Google, Facebook, jakie w tej chwili oferują platformy remarketingowe. Dlatego postanowiliśmy, że po prostu chcemy to pokazać. To, co zmieniło się w ciągu 2 lat, to w jaki sposób nie tylko platformy, nie tylko sklepy, ale i projektanci wykorzystują narzędzia marketingu internetowego. Tak wyglądała wyszukiwarka Google po wpisaniu hasła It's made in Warsaw 2 lata temu. Tak wygląda w tej chwili. W tej chwili są to same reklamy. Dzięki Bogu dzisiaj showroom był najwyżej. Kiedy opanowaliśmy już internet i kiedy nasze produkty, kiedy nasze reklamy wyświetlały się dużej ilości użytkowników i kiedy te produkty wreszcie można było znaleźć, stwierdziliśmy, że coraz więcej osób zaczyna korzystać z naszej platformy. Słowo showroom coraz częściej pojawia się w ustach miłośników polskiej i nie tylko mody.
coraz częściej piszą o nas media. Może w takim razie coś w tym jest i być może ta nasza marka niesie za sobą coś fajnego. Postanowiliśmy oddać tę markę ludziom. Zamówiliśmy za pierwszym razem chyba 20 tysięcy toreb płóciennych, które rozdawaliśmy wszystkim, właściwie kto chciał, to mógł dostać taką torbę. Ludzie pisali do nas maile, pisali do nas na Facebooku, wysyłali do nas listy, pakowali znaczki do tych listów, żebyśmy odesłali im te torby. Rozdawaliśmy te torby na eventach, rozdawaliśmy je na ulicach, rozdawaliśmy je znajomym. Bardzo szybko musieliśmy zamówić kolejne 20 tysięcy, a potem jeszcze kolejne 20 tysięcy. Efekt tego był taki, że w ubiegłym roku, przynajmniej w Warszawie, no mi się nie zdarzało wyjść w lecie do centrum i nie zauważyć nigdzie naszej torby. No właśnie, nasi projektanci też to zauważyli, wysłali nam zdjęcia swoich znajomych. Jedna projektantka wysłała nam zdjęcie swojego dziadka, który w naszej torbie suszył miętę. Nasi znajomi wysłali nam zdjęcia z Powiśla, gdzie dwóch panów niosło puste butelki w torbie showroomu i trzymali po jednym uchu do sklepu. Torby showroomu były wszędzie, a razem z nimi nasz brand, który przynajmniej w lecie, kiedy te torby się nosi, opanował trochę miasto. Razem z inwestycją Burdy, to jest koncern mediowy, który wydaje między innymi magazyn Elle, InStyle w Polsce, od niedawna również Glamour, rozpoczęła się nasza poważna współpraca z mediami. To nie było tak, że my jakoś strasznie sięgaliśmy do mediów modowych, ale nie było też niestety tak, że zostawiliśmy tylko naszą wizytówkę i czekaliśmy, aż się odezwą. Nasz inwestor bardzo nas tutaj wsparł i pomógł nam. Dzięki tej inwestycji ta polska moda, te rzeczy po raz pierwszy na taką skalę pojawiły się w poważnych tytułach modowych. Tutaj widać zdjęcia z sesji do magazynu Elle. Nasze packshoty pojawiły się chyba we wszystkich możliwych magazynach modowych, większych i mniejszych w Polsce. Pojawiają się regularnie w dalszym ciągu. Współpracujemy z tymi magazynami na różnych zasadach. Robimy akcje specjalne, projektujemy razem z nimi specjalne kolekcje. Redaktorzy modowi wybierają to, co podoba im się z naszej oferty. Przez te dwa lata od takich nieśmiałych przyczółków w prasie modowej polska moda zagościła tam na dobre, można powiedzieć, że zadomowiła się nie tylko w prasie, ale też na ramionach i pupach celebrytek i blogerek. To między innymi dzięki showroomowi stacjonarnemu, który mamy w biurze. Nie jest to jedyny showroom tego typu, ale jest jednym z popularniejszych. Styliści, blogerzy przyjeżdżają do nas regularnie, przyjeżdżają również styliści celebrytów, wypożyczają od nas rzeczy do sesji. Dzięki temu te ciuchy można oglądać w magazynach i w portalach. Staramy się być na bieżąco z nowymi kanałami komunikacji. Oczywiście Instagram to żadna nowość. Cały czas testujemy nowe platformy, rozglądamy się za tym, co dzieje się na rynku, gdzie są nasi klienci, co aktualnie ich kręci. I pewnie możecie być pewni, że tam, gdzie showroom będzie obecny w najbliższym czasie, tam po jakimś czasie pojawi się też nasza konkurencja. Ale to, co się zmieniło, to oczywiście nie tylko marketing, nie tylko PR, nie tylko kwestie wizerunkowe, to również sama branża. Ta branża i tak się zmienia i bardzo szybko się profesjonalizuje. Ta branża również bardzo rośnie. Pojawia się coraz więcej nowych nazwisk, coraz więcej osób próbuje swoich sił. Coraz więcej osób też ma w związku z tym do czynienia z klientami. Nie zawsze są to specjaliści z zakresu obsługi klienta, nie zawsze są to ludzie, którzy wcześniej pracowali z klientem. Zdarza się, że są to ludzie, którzy bardzo nie lubią pracować z klientem i którzy najchętniej z tymi klientami nie mieliby nic do czynienia, zaszyliby się w swoich pracowniach i skupili na projektowaniu. Zdarzały nam się w ciągu naszej 2,5 już letniej przygody z showroomem różne zabawne historie, również z tym związane. Taką jedną, którą powtarzamy dosyć regularnie, jest to, że jedna z projektantek, która otrzymała zwrot leginsów, które się popruły, odpisała w mailu klientce, że niestety po prostu jest na te leginsy jest za gruba. Ale takie rzeczy zdarzają się już coraz rzadziej. Staramy się pracować z naszymi klientami i tłumaczyć im, że niekoniecznie trzeba takim grubym klientkom pisać, że są grube. Można im napisać, że mają,
że złe kopyto było tego buta po prostu. Staraliśmy się też opanować trochę kwestie zwrotów. Dwa lata temu właściwie takie pojęcie zwroty to nie bardzo istniało. Można było coś odesłać projektantowi. Oczywiście niektóre marki podchodziły do tego profesjonalnie, ale raczej można było odesłać coś projektantowi i mieć nadzieję, że w jakiś sposób część pieniędzy być może kiedyś wróci. U nas podchodzimy do tego z dużym profesjonalizmem. Każdy klient kupujący w showroomie dostaje bardzo jasną informację na ten temat, w jaki sposób można zwrócić produkty, ile jest na to czasu, kiedy można oczekiwać zwrotu pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Staramy się przykładać do tego dużą wagę. Staramy się też przekonywać naszych projektantów, że jednak w sprzedaży mody istnieje pewna sezonowość, że w zimie niekoniecznie sprzedają się krótkie spódniczki, ale to być może nie jest dobrym momentem na to, żeby wprowadzać do sprzedaży kolekcję wełnianych płaszczy. Tu też odnosimy coraz większe sukcesy. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Niektórzy z uporem wprowadzają jednak te wełniane płaszcze i liczą na to, że będą się sprzedawać. W każdym razie nasi projektanci czy marki współpracujące z nami wiedzą, kiedy mniej więcej powinny wprowadzać nowe kolekcje. Mogą się po nas spodziewać, kiedy będziemy robić sale, kiedy będziemy promować dane kategorie produktów. I wiedząc, mając tę wiedzę, starają się dopasować swoje cykle produkcyjne w pewnym stopniu do naszego kalendarza promocji, dlatego że nasza promocja po prostu działa i wtedy mogą sprzedawać te rzeczy. Bardzo dużą uwagę przykładamy też do tego, jak prezentowane są produkty. Dwa lata temu, kiedy z Michałem oglądaliśmy te rzeczy i wysyłaliśmy sobie zdjęcia, wysyłaliśmy sobie rzeczy, które nam się podobają, ale wysyłaliśmy sobie też rzeczy, które były sfotografowane w dosyć dziwny sposób. Teraz wygląda to znacznie lepiej. Stworzyliśmy takie instrukcje dla projektantów, w jaki sposób fotografować rzeczy, co powinno znaleźć się na zdjęciu, jakiego typu szczegóły muszą być widoczne, żeby klient czuł, że wie, co kupuje, z ilu stron powinny być sfotografowane produkty. Współpracujemy również z fotografami, którzy robią packshoty. Nasi projektanci mogą za nieduże pieniądze zlecić nam zrobienie profesjonalnych packshotów. Te packshoty jakby są sygnowane redakcjami modowymi magazynów Elle, InStyle, Glamour, z którymi współpracujemy. Jakby te magazyny, szukając fotografów, którzy to robią, współpracowaliśmy z tymi magazynami, chcieliśmy, żeby to były packshoty, które będą mogły zostać opublikowane w tych magazynach. Postaraliśmy się też, żeby opisy produktów były nie tylko artystyczne, były nie tylko poetyckie, żeby nie tylko przekazywały to, co poeta miał na myśli, ale żeby klienci też mogli z nich wyczytać, co to jest za produkt, jak jest uszyty, z jakiego materiału, jak jest wykończony, czy ten rękaw to ta księga do ramienia, czy trochę dalej. Także wszystkie nasze produkty są dokładnie opisane. No i to, co lubimy najbardziej, to nie jest jakby żadna nowość i też nie wprowadziliśmy tego na rynek. Po prostu chcieliśmy się tym pochwalić, że mamy po prostu świetną pracę, pracujemy z fantastycznymi ludźmi i nie zamienilibyśmy tego na nic innego. Bardzo lubimy tych wszystkich ludzi, z którymi pracujemy i jest to naprawdę przyjemność patrzeć, jak rosną razem z nami, a my razem z nimi. Dzięki.